Cześć. Szydełkowa, owalna serwetka. Nada się idealnie jako podkładka pod talerz. Zapraszam. Moja ma 32 cm długości i 23 cm szerokości. 55% bawełna, 45% poliakryl. 50 gram, 160 metrów. Użyję szydełka 3 mm. Zaczynamy od pętelki. I 25 oczek łańcuszka. Mam 25 oczek łańcuszka. Wkłuwamy szydełko w czwarte oczko łańcuszka od szydełka. I wykonujemy tutaj 7 słupków. Mamy 2. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. 7 słupków na jednym oczku łańcuszka. Dalej 20 razy jeden słupek na jednym oczku łańcuszka. Pierwszy. Drugi. I tak dalej. Na każdym oczku łańcuszka jeden słupek. Do tego przedostatniego oczka łańcuszka. Mam 20 słupków. A na tym ostatnim oczku łańcuszka wykonamy 7 słupków, jak na początku robótki. Pierwszy słupek. Drugi. Wszystkie na tym jednym oczku łańcuszka. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Siódmy. 7 słupków na jednym oczku łańcuszka. Tutaj wykonamy 20 razy słupek nad słupkiem. Ja będę wkłuwać się tutaj pod te dwie nitki i pod ten łańcuszek początkowy. Pierwszy słupek. Drugi słupek, kolejny i tak 20 razy. Tutaj do początku. Już mam. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy tutaj w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy. Oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie gotowe. Zobaczcie. 7 słupków. Dwadzieścia słupków. 7 słupków. 20 słupków. Zaznaczyłam te miejsca wełenką w innym kolorze, aby były bardziej widoczne.
zaczynamy drugie okrążenie. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek w tym samym miejscu. Na każdym słupku z tych 7 2 słupki. Pierwszy. Drugi. Da nam to 14 słupków na łuku. I tak dalej do końca łuku. Czternaście słupków. Dalej słupek nad słupkiem. Tutaj mamy 20 słupków i wykonamy 20 razy słupek nad słupkiem. W tym miejscu robótka nam się nie zmienia. Zawsze słupek nad słupkiem. Z dwóch stron oczywiście. 20 słupków. Tutaj na łuku, tak samo jak na poprzednim. 2 słupki na każdym słupku. Mamy 7 słupków na łuku. Uzyskamy 14. Czternaście słupków. Z tej strony 20 razy słupek nad słupkiem. Tutaj do początku. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. 2 okrążenia. Zobaczcie, łuki są takie same. Będziemy pracować na jednym i na drugim tak samo. Będziemy dodawać co okrążenie po 7 słupków na każdym łuku. Tutaj robótka bez zmian z jednej i z drugiej strony. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek w tym samym miejscu. Na kolejnym słupku 1 słupek. Na następnym 2 słupki. Pierwszy. Drugi. Słupek nad słupkiem. 2 na jednym. Słupek nad słupkiem. I tak do końca łuku da nam to 21 słupków. Co okrążenie dodajemy 7 słupków na każdym z łuku. Mamy 21 słupków. Tutaj bez zmian słupek nad słupkiem 20 razy.
pracujemy do tego miejsca. Tutaj również dodamy 7 słupków, uzyskamy 21 słupków. I tutaj słupek nad słupkiem 20 razy. Okrążenie zamykamy. Oczkiem ścisłym. 3 okrążenia. Gotowe. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek w tym samym miejscu. Słupek nad słupkiem. Jeszcze raz słupek nad słupkiem. Na kolejnym 2 na jednym. Pierwszy i jeszcze jeden w tym samym miejscu. Na następnym słupek nad słupkiem. Na kolejnym słupek nad słupkiem. I tak do końca łuku. Uzyskamy 28 słupków. W każdym okrążeniu na łuku dodajemy 7 słupków. Na każdym z łuków. Czyli w okrążeniu dodamy 14 słupków. I tak do końca łuku. Dwadzieścia osiem słupków. Tutaj 7. 14. 21. 28. W kolejnym okrążeniu dodamy również 7 słupków. Uzyskamy 35 słupków. Co każde okrążenie plus 7 słupków. Tutaj słupek nad słupkiem. W każdym okrążeniu tak samo. Tutaj plus 7, 21 słupków. I tutaj 20. Pracujemy tak do uzyskania odpowiedniej wielkości. Ja wykonałam 12 okrążeń, możesz wykonać więcej, możesz wykonać mniej. Serwetka będzie albo większa, albo mniejsza. A teraz jedno okrążenie ozdobne. Oczko łańcuszka, pół słupek w tym samym miejscu. 3 oczka łańcuszka. Jeszcze raz w tym samym miejscu 2 słupki. Pierwszy. Drugi. Omijamy 2 słupki. Pierwszy, drugi. Wkłuwamy szydełko w kolejny. I tutaj pół słupek. 3 oczka łańcuszka. Słupek w tym samym miejscu. I jeszcze jeden. Mamy 3 słupki na jednym. Omijamy 2 słupki, pół słupek na kolejnym. I jeszcze raz. 3 oczka łańcuszka, 2 słupki w tym samym miejscu. Omijamy 2 słupki, wkłuwamy szydełko w kolejny. Pół słupek. Pracujemy tak całe okrążenie. Tutaj na końcu mamy 3 słupki, ale to nic. Omijamy te 3 słupki. Kłujemy szydełko powiedzmy tutaj. Oczko ścisłe. Oczko łańcuszka. Odcinamy nitki. Chowamy. Tak wygląda gotowa serwetka.
Ja serwetek nie krochmalę, wyprasuję. Zobaczcie, jaka jest piękna. Będzie wspaniałą ozdobą stop. Mnie się podoba. Jeśli Tobie również, łapka w górę. Dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy i do usłyszenia. Cześć!